No, kochani, witam ogromnie serdecznie do magii 29 października 2020. No, już z góry zauważyliście, że 29 to 2 i 9, 11 w roku uniwersalnym 22, czyli 2020. A więc o czym myślimy? O czym marzymy? W co wierzymy, to kreujemy. To jest zasada wielowymiarowości. I przypominam, ponieważ wiele osób nie rozumie tego konceptu i z góry się boi tego, co będzie dalej. Proponuję oglądać moje webinaria. To tak na marginesie. Nie dość, że mamy ten piękny obraz przed sobą, który mówi o pełni księżyca, tej zbliżającej się, ten Once in a Blue Moon 31 października, który zdarza się co 19 lat, ale kompletnej magii. Wszystko tu jest możliwe. I wyłożyłam, policzyłam 5 wiadomości. No już zapowiada zmiany i transformacje. I już rozumiem dlaczego. Więc tak może, kochani, po kolei. Pierwsza wiadomość, która wyszła na ten czas, to jest uzdrawianie serc, czy uzdrawianie serca. Jesteś silnym, mocnym, wielkim uzdrowicielem. Rób to dalej, idź wyżej, sięgaj po więcej. Ucz się tego, jeśli czujesz, że masz to w sobie. No i znowu, nie wszyscy uzdrawiają tak jak ja. Uzdrowieniem może być uścisk, dobra rada, serdeczność, wysłuchanie kogoś, ciepłe słowa czy ciepły uśmiech bądź spojrzenie. Ale zachęca do tego, żeby zająć się uzdrawianiem. Jest tyle osób, co ma porobione certyfikaty. Czy faktycznie uzdrawiacie? Czy macie ochotę tego się uczyć? Ja już od lat mówię, że czego świat będzie potrzebował, mówiłam kiedyś, później potrzebuje, to uzdrowienie i uzdrawianie. A więc wszechświat, anioły, energia boska, jakby to nie powiedział, mówią: rób to. Chcesz poprawić swoje zarobki, utrzymanie. Zacznij robić to, co jest twoim boskim darem i talentem. No i to jest właśnie ta pozytywna wiadomość z tym zwalnianiem z tych korporacji, z tych wielkich instytucji. Na przykład po to, żebyś wreszcie zaczęła robić to, co jest dla ciebie naturalne. No, widzicie, zawsze we wszystkim jest dobra nowina. A 2 i 9 jako 11 to energia Pana Jezusa, energia światła, energia uczenia się, nauczania i uzdrawiania, bo to robił Pan Jezus. Zechcesz to robić? Manifestować, masz jak najbardziej zielone światło. No i jeśli chodzi o związki, mamy relacje z przeszłego życia, przeszłych żyć bądź przeszłości. A więc może ktoś powrócić w tym czasie. I teraz, dlaczego ten ktoś by powrócił? No, ponieważ stoi zaraz obok uzdrawiania i tej magii. Once in a blue moon. Może wydarzyć się coś, czego w życiu byś się nie spodziewał, nie spodziewała.
Nadchodzi miłość. Piękna, wspaniała, nic tego, nic owego. Pojawia się i jest na poziomie duszy. Rozumiecie się. Możecie rozmawiać całymi dniami i nocami. Jest cudownie być w swojej obecności. Ale może też być niedokończony biznes z przeszłych żyć czy z przeszłości. Ktoś wraca po to, żeby coś wyjaśnić czy otrzymać wyjaśnienie, wyjawić coś wreszcie, bo jednak to jest siła księżyca, uczucia, chęć rozmowy, sekrety, tajemnice mogą wychodzić. Może jakieś lekcji trzeba się jeszcze nauczyć, może trzeba komuś przebaczyć bądź poprosić o przebaczenie. Może trzeba uzdrowić siebie, kogoś albo swój związek. Jakieś tu są lekcje spirytualistyczne, żeby pójść dalej, żeby wyjść z tego dołka wreszcie. Otrzymać odpowiedzi, ruszyć do przodu, dowiedzieć się, zdobyć informacje, przebaczenie, zrozumienie czegoś, lekcje, lekcje słyszę. No i karma tu oczywiście w grę może wchodzić jak najbardziej. Co dla niektórych marzenia się ziszczą latem, bo pytacie, no ja tak proszę, proszę i czekam na coś. No oczywiście zawsze słyszycie, kiedy ja mówię boski czas. To, że ty jesteś gotowa, gotowy, nie znaczy, że ten ktoś czy coś jest już gotowe. Ale to jest potwierdzenie, że twoje modlitwy, prośby były usłyszane, są zrozumiane i teraz chodzi tylko o ten idealny czas, czyli boski, żeby to się wydarzyło, żeby twoje marzenia się spełniły, a więc z nich nie rezygnuj. Nie mów, a nie zdarzyło się to już, tam, o czym to mówić. Właśnie o to chodzi, żeby tego nie robić. Dla innych może oznaczać ta wiadomość, że przeprowadzacie się do miejsca, gdzie jest ciepło. Gdzie jest zawsze lato, jak na przykład moje ukochane Hawaje, czy taka Floryda południowa część, czy Teksas i Kalifornia na przykład. Także, żeby spędzić więcej czasu na słońcu. Spowoduje, że będziesz czuć się lepiej, szczęśliwiej, pozytywniej. Albo czas na wakacje. Na weekend, na wakacje, tam gdzie jest szczególnie ciepło, przyjemnie, pięknie. A może to oczywiście bardzo dobrze na ciebie wpłynąć i istnieje potrzeba tego. No ale tutaj jest, kochani, przede wszystkim wierz w magię. No i jak tu nie wierzyć w magię? To dobre duszki, anioły natury podpowiadają. Tu akurat ona stoi na tle zorzy polarnej. Kiedy ja leciałam nad Islandią, zresztą lądowałam tam, pewna pani zwróciła uwagę, mieszkanka Islandii, mówi, zobacz Grace, zobacz w oknie, jakie piękne światła. No było to coś przecudnego. Więc to też jest magia. O czym w tym momencie myślisz? Czego pragniesz? A więc otwórz swoje oczy i zobacz, dostrzeż magię na przykład w naturze. Tyle jest magii dookoła. Sam człowiek. To, co się dzieje. To, jak się dzieje. A więc jest to potwierdzenie, że czas robić konkretne plany na to, o czym marzysz. Jak to widzisz? Wizualizacja. Poczuć się już w tej sytuacji. Może jest jakieś miejsce na świecie, które cię woła, przywołuje, żeby tam być. Może, żeby się przeprowadzić. Może czas otworzyć oczy i serce na magię i na to, że
jak coś jest dla ciebie ważne, o czym mówisz, że coś do siebie przyciągasz. Łyk kawy. W co wierzysz, to się będzie dziać, bo to jest wielowymiarowość. Boisz się czegoś? Stanie się. Bardzo się boisz? Stanie się jeszcze szybciej. Wierzysz w magię? Stanie się. Widzisz już siebie tam, że to się dzieje? Stanie się o wiele szybciej. Zależy od ciebie. A więc czas popatrzeć na coś bliżej. Spacerujesz, zatrzymaj się. Rozejrzyj się wokół siebie na łonie natury. To jest tak, jak zatrzymaj się i powąchaj róże. Nie biegnij. Nie bądź w pośpiechu, w nerwach. Raczej spaceruj na łonie natury. Czy to będzie woda, czy to będzie góra, czy polana, lasek, park. Tak jak dzieci, które widzą magię we wszystkim. I to jest dla nich naturalne. A więc spójrz, dostrzeż oczami dziecka, małego dziecka. Wszystko jest możliwe, kochani. No i aż się uśmiechnęłam, kiedy zobaczyłam ostatnią wiadomość. Mówiąc o zmianach, piąta wiadomość. Piątka oznacza zmiany, które prowadzą do transformacji. Wyższa świadomość. No naprawdę, żeby ich chciał, to nie można wymyśleć lepiej, ponieważ wyższa świadomość to jest nasze połączenie poprzez intuicję, poprzez uczucia, odczucia. A w okresie pełni księżyca mamy uczucia, które oddziaływują najsilniej. Szczególnie to, które zdarza się raz na 19 lat. Jesteśmy już teraz 29 silnie w tym czasie. A więc co odczuwasz? O czym myślisz? O czym marzysz? Co śnisz? Jakie masz wizje, znaki, symbole? Pytałaś o poradę, prosiłeś o znak i teraz wyższa świadomość ci podpowiada, a więc obowiązkowo iść spać nawet wcześniej i patrzy, co się przyśni. Wstaniesz, zapisz. Możesz też wstać 29 bądź 30 i mieć aha moment. Także oczywiście 31, a później 1 listopada. Ten aha moment, już teraz wiem. No skąd możesz wiedzieć, skoro spałeś w nocy? Tak jest. Twoja wyższa świadomość przesłała ci informację. Tu znowu kłania się wielo- i międzywymiarowość. Webinaria są na mojej stronie do zakupienia. Bo będzie o wiele łatwiej przejść potem tego 21 grudnia do nowej rzeczywistości i zrozumieć to. Ok? A więc pytaj, proś i z góry dziękuj. Odsuń się tego dnia od hałasu, od telewizji, od plotek, od wielkich rozmów, od korków, od tego, gdzie jest stres. Spacer na łonie natury. Gdzieś jakieś miejsce, gdzie możesz mieć naprawdę spokój. Wyciszyć swoje myśli. I usłyszeć głos duszy, bo tylko wtedy jest to możliwe. Otrzymasz jakieś wiadomości. Otrzymasz jakąś podpowiedź. Z góry podziękuj. Nawet jeżeli nie pamiętasz snu, możesz nagle coś zrozumieć, wiedzieć. Twój poziom świadomości może iść w górę. Częstotliwość twojej wibracji może się podnieść. Więc oczekuj najlepszego.
Jeszcze raz podkreślam, strach to trzeci wymiar. Miłość bezwarunkowa to wielowymiarowość. Co wybierzesz? Życzę cudownego, magicznego dnia, buziaczki i papa. Pa.